Setki ludzi i białych kwiatów na pogrzebie półrocznej Magdy i mnóstwo policji, która na szczęście nie była potrzebna. W Sosnowcu bolesne pożegnanie dziecka i trudne powitanie mamy. Podejrzana o nieumyślne spowodowanie śmierci córki. Katarzyna jest wolna. Z aresztu wyszła tuż po pogrzebie swojej Magdy. Dariusz Kmiecik. Chcieli się pożegnać, pokazać, że dla nich była ważna, że nie potrafią zrozumieć, dlaczego musiała umrzeć. Chciałam w ciszy, w spokoju oddać hołd temu maleństwu. W pogrzebie wzięło udział kilkaset osób, nie tylko z Sosnowca. Już nie ma miejsca w kościele, no to trzeba tutaj być. Nie mogę z tym się pogodzić, dlatego przyjechałam, bo modlę się za to dziecko i za nią też się modlę. Zainteresowanie uroczystością pogrzebową było ogromne. Szczególnie po tym, gdy ponad 3 tygodnie temu rodzice poinformowali, że zaginęła mała, pogodna dziewczynka. Nie wierzę, że nikt nic nie widział. W jej poszukiwania zaangażowały się setki osób. Miliony wyczekiwały na każdą informację na temat jej losów. Niestety po 10 dniach matka przyznała, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Szybko zapadła decyzja o areszcie. W miejscu znalezienia dziewczynki pojawiły się tysiące dowodów współczucia i pamięci. Obok nich pretensje i oskarżenia. Najczęściej kierowane pod adresem matki. Ja nie wierzę w to, że to było nieumyślne spowodowanie śmierci, ona je po prostu zabiła. Ale śmierć półrocznej Magdy w ostatnich tygodniach gdzieś umknęła. Ważniejsze wydawało się snucie hipotez, wskazywanie winnych i zamieszanych w tę tragedię oraz tłumaczenie, czy więcej w śledztwie zrobiła policja czy Krzysztof Rutkowski. Dzisiejszy dzień i dni następne to są takie dni, kiedy bardziej trzeba milczeć, ewentualnie się modlić, odwiedzać grób, a mniej komentować to wszystko, co za nami. Nie my jesteśmy od osądzania. Ja nie osądzam. Przed pogrzebem były obawy, czy pożegnania Magdy ktoś nie zakłóci, czy nie dojdzie do samosądu. Na miejscu było wielu policjantów, ale Katarzyna W. z pożegnania córki zrezygnowała, choć teoretycznie mogła wziąć w nim udział. Godzinę przed pogrzebem katowicki sąd okręgowy zdecydował, że matka Magdy może opuścić areszt. Z dotychczasowego zachowania podejrzanej nie wynika, by miała zamiar takie działanie ucieczki lub ukrycia się przedsiębrać, zwłaszcza mając na względzie zaprezentowaną aktualnie postawę procesową, jak przyznanie się do popełnienia zarzuconego jej czynu. W chwili obecnej po decyzji sądu podejrzana w tej sprawie będzie odpowiadała z wolnej stopy. Zwolnienie z aresztu o winie nie przesądza. Nadal twierdzę, że mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem, co potwierdza opinia biegłych w tej sprawie. Na dalszym etapie postępowania będę starał się o wykazanie niewinności mojej klientki. O 16 Katarzyna W. wyszła z aresztu. Nikt na nią nie czekał. O odwiezienie poprosiła policję, ale z pewnością wkrótce czekają kilka rozmów o wiele trudniejszych niż te z prokuratorami. I pytań, na które trzeba będzie odpowiedzieć. I co teraz z nami będzie? I to jest ten najtrudniejszy moment, który wymaga zaopiekowania. Ja nie ośmielę się powiedzieć, jaka jest przyszłość, czy dobrze rokuje, czy źle rokuje, bo tak naprawdę to wszystko zależy od bardzo wielu różnych okoliczności. Najbliżsi oczekują, że Katarzyna W. opowie im, jak doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku i przede wszystkim, dlaczego tak długo ich okłamywała. Trudno w tej chwili powiedzieć, czego matka Magdy może oczekiwać od najbliższych. Myślę, że powinna być z tego lekcja też taka, takich spraw w taki sposób załatwiać się chyba nie powinno. W areszcie była odcięta od tego, co działo się w Sosnowcu. Nikt nie wytykał jej palcem i nie oskarżał o zabójstwo. Teraz o taką psychologiczną izolację będzie o wiele trudniej. Nie poradzą sobie z informacjami, również z osądem, z domniemywaniem i z pisaniem scenariusza przez ludzi, co takiego wydarzyło się w tej rodzinie. Na razie pomoc zaproponował sosnowiecki samorząd. My nadal służymy pomocą, jesteśmy w kontakcie telefonicznym i do dyspozycji w każdej chwili. Bo wbrew pozorom najtrudniejsze momenty wcale nie są za nimi. Dariusz Kmiecik, Fakty Sosnowiec.